Witam Was na kolejnej części z serii List do Rzymian. Na początku zachęcam Was do tego, aby polubić nasze filmy, zasubskrybować oraz nacisnąć dzwoneczek. Jeżeli macie jakieś myśli, podzielcie się nimi w komentarzach i również materiałem z innymi osobami, które sądzicie, że również będą miały błogosławieństwo z tego, co tutaj tworzymy razem. Moi drodzy, w tym kolejnym rozdziale Listu do Rzymian, czyli drugi List do Rzymian, mamy znowu pewną sekwencję wydarzeń, myśli, przesłania, które kieruje do nas apostoł Paweł. A więc na początek sobie zobaczymy na takie pięć elementów, które poruszymy. Więc element zbawiony i nic się nie liczy. Drugi to będzie grzech i sprawiedliwość, o którym Paweł będzie się rozwijał w drugiej części. Trzecia to jest poganie, którzy wyprzedzają ludzi, którzy uwierzyli. Zobaczymy w czym. I pozbawienie i poznanie, a praktyka. Oraz wyższość wewnętrznego prawa. Ale od początku. A więc przeczytajmy sobie najpierw wersety od pierwszego do piątego. Drugi rozdział, wersety od pierwszego do piątego. Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie. Ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem i jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Interesujący tekst. Skupmy się na początek na tym pierwszym wersecie, który dużo mówi nam w kwestii sądu. Więc Paweł zwraca uwagę, że są osoby, które osądzają i mówi, w czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Mamy ludzi, do których Paweł zwraca się, którzy osądzają, a więc mówią, że ktoś robi coś złego, ale sami z definicji tego wersetu robią to samo. Jest to postawa dziwna, ponieważ na początku pamiętamy, że w pierwszym rozdziale była mowa o Kościele, później była mowa o relacji ludzi zbawionych, o budowaniu wzajemnej wiary oraz na końcu był element związany z poganami, którzy wskutek odrzucenia Bożego objawienia przyjęli pewną zniekształconą przez grzech wersję i to doprowadziło ich do zmiany w ich charakterze, że generalnie rzecz ujmując nie reprezentowali godnie Boga, ich relacje między ludźmi były zniszczone. I tutaj Paweł nawiązuje nam właśnie do tego motywu. Przypomnijmy sobie też fragment, który kończył właśnie pierwszy rozdział, ostatni werset. Oni to poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Mamy tutaj ciekawą grupę ludzi, która wie, co Bóg mówi, postępuje źle w nawiązaniu do tych poprzednich wersetów, czyli do złego postępowania pogan. Oni robią takie rzeczy i dalej kontynuuje w drugim rozdziale, pierwszym wersecie o grupie ludzi, która znając postępuje źle i twierdzi, że może ma taką możliwość, aby zwracać uwagę innym, poganom, ale nie samemu sobie, a robią to samo. To jest ciekawe, ponieważ jeżeli się nad tym dłużej zastanowimy, wiemy, że musi chodzić tutaj o dwie grupy ludzi. Jedni są niewierzący, poganie, a drudzy muszą należeć do Kościoła, do tych ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi. Posłuchajmy kolejnego wersetu, werset drugi. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. To znaczy, jakie rzeczy? Te rzeczy, które robili poganie, a więc
zmiana naturalnego współżycia, dodatkowo te grzechy, które były wymienione w poprzednim rozdziale, czyli nierząd, przewrotność, chciwość, złośliwość, zazdrość, morderstwo, sporu, złe obyczaje, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chałpliwi, wynalazcy złych rzeczy. Mamy całą gamę cech charakterystycznych tych pogan, którzy odchodzą od Boga, a teraz Paweł mówi, że w Kościele zdarza się, że ludzie, którzy mówią, że są nawróceni, że poznali Ewangelię Boga, uwierzyli Chrystusowi, nagle oni robią takie rzeczy. I kontynuuje. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Tutaj możemy być już stuprocentowo pewni. Na pewno nie mówi tutaj tylko i wyłącznie o grupie pogan. Musi tu chodzić o Kościół. O Kościół, w którym są ludzie, którzy nie poznali w pełni Boga, w pełni charakteru Bożego, przyjęli pewien pozór pobożności i twierdzą, że oni mogą pokazać, ty robisz źle, ale ja mogę robić, ponieważ ja uwierzyłem w Chrystusa. Dlatego oni myślą, że unikną sądu Bożego. I czwarty werset. Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości, nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Właśnie pokuta, prowadzenie do pokuty. I pokuta w tym tekście, należy zwrócić uwagę, że często pokutę jako chrześcijanie utożsamiamy z jakimś działaniem człowieka, aby zyskać sobie przychylność Boga. Czyli na przykład w ramach pokuty udajemy się do jakiegoś miejsca związanego z kultem, aby przebłagać Boga. Albo na przykład w ramach pokuty będziemy coś robić. Na przykład nie będziemy jedli albo pili, aby Pan Bóg nam wybaczył. Lub też innego rodzaju praktyki, które pomogą nam zjednać się z Bogiem. Jednak pokuta w kontekście tekstu biblijnego oznacza odwrócenie się od z poprzedniego postępowania, a więc taką zmianę o 180 stopni. Co jest ciekawe, niektóre przekłady to ujmują. Mój akurat tego nie zawiera, ale niektóre przekłady mówią, żeby się nawrócić albo odwrócić. I czytamy dalej, że kiedy ten człowiek gardzi przez to swoje postępowanie, przez takie zatwardzenie siebie, to tak naprawdę odrzuca Boga, który prowadzi go do upamiętania, do odwrócenia się i do przyjęcia Jego sprawiedliwości, czy też do naprawy tych relacji, które zostały zniszczone wskutek grzechu, o których Paweł mówił nam w pierwszym rozdziale. Kiedy kontynuujemy, piąty werset, ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Spójrzmy, że objawienie tego sprawiedliwego sądu Bożego jest bardzo ważne z tej perspektywy naprawiania tego, co grzech spowodował w człowieku. I w pierwszym rozdziale widzieliśmy tego skutek. Teraz Paweł mówi o Kościele, który powinien naprawiać, ale gdzieś w tym procesie zatrzymał się. W tym procesie naprawiania obrazu na obraz Boży, tak jak człowiek został stworzony. Kiedy patrzymy na te wersety, one mówią nam, że Pan Bóg sprawdzi serce każdego człowieka, że On będzie badał, czy ten, kto powiedział, wierzę w Chrystusa, czy on naprawdę uwierzył i on wiarą chciał się uchwycić, tak jak było tu zaznaczone w tym 16 wersecie w pierwszym rozdziale, że nie wstydzimy się tej Ewangelii, czy też Paweł mówił, że się nie wstydzi, ponieważ ona jest mocą Boga i każdy, ona jest dla każdego, kto uwierzy. Czy on naprawdę uwierzył i on chciał oddać swoje życie, czy nie, i był tylko kimś, kto w pewien sposób udaje. A więc podsumowując pewne myśli, jeden z motywów to jest sąd, który jest pewnym takim niesprawiedliwym osądzaniem jeden drugiego, kiedy sami żyjemy w grzechu. Drugi element to byli ludzie, których Biblia też określa jako ludzie dwoistego umysłu, którzy z jednej strony chcą być z Bogiem, ale z drugiej strony chcą żyć tak, jak żyją wszyscy inni w grzechu, w tym, co Bogu się nie podoba. Kolejny element to jest samopotępienie przez to, że potępiamy innych, a nasze życie pozostaje niezmienione.
Kolejnym elementem jest Boża dobroć, która cały czas oddziałuje na tych ludzi, których widzimy w kościele i wśród pogan, aby oni wszyscy przyszli do Boga w takim pełnym nawróceniu, odwróceniu się od tego, co było wcześniej i w zmianie ich charakterów, aby odzwierciedlać Boga. I kolejny element to jest taka zatwardziałość, która pozwala człowiekowi, aby on został w grzechu, aby on żył w odwróceniu się od tego, co Bóg chce zrobić przez Ewangelię swojego Syna, a więc przez to naprawienie tych charakterów, które zostały zmienione wskutek grzechu, aby ludzie mogli być tymi właśnie posłanymi na świat, tymi apostołami posłanymi na świat, aby opowiadać cnoty tego, który ich powołał, który ich uratował, który dał im wszystko. Dlatego całość skupia się na Chrystusie, na centrum tej wiary. Spójrzmy sobie na kolejne fragmenty od 6 do 11 wersetu, które będą oscylowały wokół grzechu i sprawiedliwości. Przeczytajmy. Który odda każdemu według jego uczynków, tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka. A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni zło, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osoby. Zatrzymajmy się tutaj na tym 11 wersecie, ponieważ Paweł w tych kilku wersetach ujął naprawdę bardzo dużo ciekawych elementów. Zobaczcie, że werset 6 zwraca nam uwagę, że ten sąd Boży jest dla wszystkich. Nie ma osoby, która uniknie sądu Bożego. Sądu człowieka możemy uniknąć. Możemy akurat nie być w tym miejscu, w którym jest osoba, która nas próbuje osądzić. Ale sądu Bożego nikt nie uniknie. Dodatkowo sąd Boży jest tym, co jest sprawiedliwe. A Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i może znowu też usprawiedliwić człowieka. A więc Paweł zaczyna tłumaczyć tym ludziom w 7 wersecie, w 7 i 8 tak naprawdę, że są dwie ciekawe grupy ludzi. Zobaczmy na jedną jeszcze raz. Jedni są, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności. Im Pan Bóg odda coś, życie wieczne. O życiu wiecznym Paweł będzie mówił dość sporo. Zobaczcie, że życie wieczne w kontekście Ewangelii Chrystusa i zbawienia jest czymś, co jest takim nadrzędnym elementem. Bóg chce dać życie, aby nikt nie musiał umrzeć. Ale z drugiej strony mamy drugą grupę ludzi, którzy są tymi nieposłusznymi. I o nich mówi, że natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości odda zapalczywość i gniew. W tej grupie ludzi jest sprawiedliwy człowiek, który szuka Boga, który szuka Jego sprawiedliwości i chce być jak Jezus, oraz jest drugi człowiek, który nie szuka Boga i nie szuka sprawiedliwości. Jednemu jest życie wieczne, a drugiemu jest śmierć w kontekście sądu Bożego. Ale to nie jest wszystko. Kontynuuje on dalej i mówi, że utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem Greka. I uwaga, a chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. Czy ten tekst nie brzmi podobnie? Zwróćcie uwagę, że w pierwszym rozdziale, kiedy czytaliśmy 16 werset, o którym już wspominałem dzisiaj, tam było powiedziane to samo, że zbawienie jest mocą Bożą dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. A tutaj Paweł odwraca cały proces i mówi, że z jednej strony jest utrapienie, czyli sąd negatywny dla każdego, dla Żyda i dla Greka, który popełnia takie rzeczy, a więc jeżeli przyjmujemy Chrystusa, ale nasze życie się nie zmienia, Paweł próbuje nam powiedzieć, że wtedy nie jesteśmy chrześcijanami. Wtedy element grzechu pozostaje i element grzechu
nie jest usunięty z życia. Ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy są zdefiniowani przez Pawła jako ci, którzy czynią dobro. Czy to znaczy, że oni czynią dobro, ponieważ oni tak bardzo chcą czynić dobra? O tym Paweł również powie później. Ale zwrócę wam uwagę, że tu chodzi o zmianę w sercu. To nie chodzi o to, że ktoś będzie, dobrze, to ja teraz muszę być dobry, ponieważ ja jestem chrześcijaninem, więc ja będę robił dobre rzeczy. Tu chodzi o coś, co wypływa z serca. I dalej mówi takie słowa. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. To jest niesamowite, że cały czas w tym liście Paweł będzie zwracał nam uwagę, że Ewangelia jest dla każdego, że zbawienie jest dla każdego, kto uwierzy, kto będzie miał to pragnienie w sercu, ale z drugiej strony dla tego, kto nie uwierzy, albo kto uwierzy, ale jego wiara nie będzie tą, która działa, ale będzie taką martwą wiarą, która będzie tylko słowem, nie popartym żadnymi zmianami w jego życiu, to też go doprowadzi do śmierci. Paweł przed tym próbuje nas bardzo mocno przestrzec. I to jest niesamowity przekaz również dla nas dzisiaj. Zobaczcie, że wokół nas jest mnóstwo chrześcijan. Możemy się spotykać na co dzień z ludźmi, którzy mówią, że wierzą Bogu, ale kiedy przyjrzymy się ich życiu, nagle okazuje się, że ono zaprzecza wszystkiemu, co mówi do nas Słowo Boże. Często w takim moim osobistym doświadczeniu, kiedy rozmawiam z różnymi chrześcijanami, z różnych wyznań, w różnym wieku, to przejawia się pewien taki motyw wspólny. Oni często mówią, że no tak, ja uwierzyłem w Chrystusa, no ale przecież Pan Bóg nie będzie tak dokładnie patrzył na moje życie, jak ja czasami zrobię coś takiego nie do końca dobrego, to przecież nic nie szkodzi. Pan Bóg będzie wyrozumiały. Ale Paweł nam pokazuje tu zupełnie inną narrację, że Pan Bóg właśnie będzie badał te skryte rzeczy w sercu i na tej podstawie będzie rozsądzał, czy ty uwierzyłeś i czy ty chcesz, aby Ewangelia, czyli ta dobra nowina o tym, że Jezus przyszedł, aby uczynić nas synami i córkami, jest prawdą, czy my przez nasze życie pokazujemy, że należymy do tego, który nas odkupił, czy my naśladujemy Chrystusa we wszystkim, czy też nie. A więc podsumujmy sobie takie główne przesłanie, które mamy z tego fragmentu. Mamy pierwsze wiarę, która jest ukazana jako element przewodni. To, że człowiek, jeżeli zatwardza się, to odchodzi, jeżeli wierzy Bogu, to wtedy pozostaje z Nim właśnie w relacji. Mamy kolejny element, że sąd Boży nie jest czymś, przed czym ktokolwiek może uciec. Sąd Boży może albo pokazać naszą sprawiedliwość przez to, że żeśmy uwierzyli i powołujemy się na Chrystusa i Duch Święty może działać w naszym życiu i te rzeczy, które kochamy, mogą to być jakieś, nie wiem, papierosy, mogą to być wulgaryzmy, może to być na przykład ten brak poszanowania dla rodziców, mogą to być problemy z wszeteczeństwem. Nagle stają się czymś, z czym my pragniemy walczyć i przezwyciężać. A są ludzie, którzy mówią, to jest za dużo dla mnie i Pan Bóg wiele dla mnie uczynił, ale tego to naprawdę na pewno mi nie zabierze. Tego nie może zmienić w moim życiu. I ci ludzie podlegają wtedy sądowi, który może się dla nich źle skończyć, jeżeli się nie upamiętają, a Paweł właśnie zwraca na tą uwagę. Jeżeli teraz słyszycie, macie czas, odpowiedzcie na to wezwanie Pana Boga. Przeczytajmy sobie kolejne wersety od 12 rozdziału, od 12 wersetu do 16. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za pośrednictwem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Bardzo ciekawy fragment. Zwróćcie uwagę na to, że Paweł tutaj pokazuje
pewien aspekt prawa, który ma wpływ na życie ludzi i w pewien sposób determinuje pewne rzeczy. Z jednej strony mamy ludzi, którzy nie mają prawa, a drudzy są, którzy mają prawo. Są ludzie, którzy nie mają prawa i oni bez prawa zginą, ale są ludzie, którzy mają prawo i przez prawo zginą. Bardzo ciekawy, czy też będą sądzeni, bardzo ciekawy zwrot. Zobaczcie, że w myśli prawa Bożego, o którym Paweł tutaj mówi, wiemy, że w poprzednim rozdziale było ono zdefiniowane i wiele z tych elementów jest związane z 10 przykazaniami. Paweł pokazuje, że prawo Boże jest czymś, co będzie definiowało to, czy jesteśmy z Bogiem, czy nie, z perspektywy drugiego rozdziału, w którym mamy właśnie lud Boży, który poznał Boga, który słyszał naukę Ewangelii, proroków i wszystkich tych ludzi, którzy byli posłani przez Pana Boga, aby poinstruować, aby pokazać, jaka jest wola Boża. Ale z drugiej strony mamy tą grupę tych pogan, którzy nie słyszeli o Panu Bogu, którzy mieli to częściowe poznanie, które źle zinterpretowali, doprowadziło ich to do grzechu. A więc widzimy tutaj te dwie grupy, w których każda podlega sądowi Bożemu. Nie ma ludzi, którzy są pozostawieni, którzy mogą powiedzieć, my nie bierzemy udziału w tym, co się dzieje tutaj na tym świecie. Ale Paweł kontynuując mówi, że nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. I tutaj robi się ciekawa analogia Pawła. No dobrze, no skoro prawo nas potępia w kontekście sądu, to jak można być usprawiedliwionym przez prawo? Czy to znaczy, że Chrystus nam jest niepotrzebny, ponieważ prawo teraz jest tym, co usprawiedliwia? Paweł rozwinie tą myśl, ale już mogę wam powiedzieć, że byłoby to dość dziwne, gdyby Paweł pokazywał nam, że prawo jest tym, co usprawiedliwia z perspektywy kontekstu. Zwróćcie uwagę, że on cały czas mówi o tym, że prawo definiuje. Skoro prawo nas definiuje jako tych, którzy są pod grzechem, albo też którzy zgrzeszyli, jak możemy to ująć, to zobaczcie, że w chwili, w której mówi, że jesteśmy usprawiedliwieni, to nie ma na myśli, że prawo nas zbawia, ponieważ Paweł wiedział, że prawo nie może zbawić. Prawo może pokazać grzech i o czym będzie mówił później. Ale zobaczcie, że on pokazuje, że jeżeli będziesz w grupie, która uwierzyła, która powołuje się na krew Zbawiciela, i wtedy, jeżeli prawo zostanie do ciebie przyłożone jak taka kalka albo jak lustro, to pokaże to, czy ty jesteś dalej sprawiedliwym, czy nagle jesteś znaleziony jako ten, który popełnia grzech. I mówi dalej. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa z natury, czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. O co może chodzić? Przeczytajmy jeszcze 15 werset. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za pośrednictwem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. Sumienie. To jest opis sumienia, które mówi do nas, które próbuje nam powiedzieć, że kiedy idę koło sklepu i mam myśl, wziąłbym ten telewizor, ale przecież nie mogę, ponieważ to jest nie fair, albo okradłbym kogoś, ale to też nie jest w porządku. A może powinienem właśnie pomóc tej osobie, a nie okraść mu. To jest sumienie, które mamy w naszym umyśle, które nam mówi, no może lepiej nie tak, zróbmy coś innego. Albo kiedy przechodzimy koło kogoś żebrzącego na ulicy i pierwsza myśl to jest, a co mnie to obchodzi, pewnie i tak przepiję. A druga myśl jest, a może jednak jest to człowiek głodny, może jednak trzeba mu pomóc, tak jak Chrystus mówił, że wy będziecie tymi, którzy pomagali, ale nawet o tym nie wiedzieli różnym osobom. A więc są to myśli, które są prawem dla ludzi, którzy nie poznali Boga, nie mieli poznania w kontekście Słowa Bożego. Jest to ta grupa tych pogan, która nie miała Biblii, ale miała poznanie z przyrody, ale oni nie poszli tą drogą tych innych, których prowadziło to do grzechu, ale oni szukali Boga i starali się w swoim sercu i według swojego sumienia robić to, co jest sprawiedliwe. Zobaczcie, to jest niesamowite. Dowiadujemy się, że w grupie pogan jest grupa, która szuka z całego serca Boga.
I ta grupa ludzi jest tymi, do których chrześcijanie przede wszystkim próbują dotrzeć. Aby oni mogli przyjąć teraz pełnię objawienia Pana Boga, zaakceptować ją i być zbawionym. Do nich jest głoszona właśnie Ewangelia Wieczna, o której Paweł mówi. Ale pragnie nam pokazać jeszcze jeden ważny element związany z chrześcijanami w kontekście właśnie tych innych pogan, którzy są wokoło nas. Ponieważ kiedy zestawimy te dwie grupy, czyli wierzących, którzy popełniają grzechy i twierdzą, że w nich nie ma nic złego, a z drugiej strony mamy grupę pogan, którzy nie mają takiego zrozumienia tego, co Bóg od nas oczekuje, a mimo wszystko według tego sumienia, tego cichego głosu postępują, nagle okazuje się, że oni są bardziej sprawiedliwi od tych, którzy mają zrozumienie. I 16 werset kończy nam taką myślą. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej Ewangelii. Paweł zwraca uwagę, że jasne będzie dla nas, kto był w której grupie tylko i wyłącznie w jednym momencie. W chwili, w której Pan Bóg będzie miał sąd nad tą ludzkością, nad każdym z nas. A więc zbierzmy pewne myśli. Pokazuje nam tutaj pewne osoby, które są pod prawem i bez prawa, ale każda jest sądzona przez Pana Boga. Nie ma osób, które mogą powiedzieć, my nie bierzemy w tym udziału. A więc cała ludzkość jest obiektem właśnie Bożego sądu i rozstrzygnięcia, czy oni Boga szukają, czy chcą być sprawiedliwi, czy nie chcą być sprawiedliwi. Mamy te osoby, które podlegają pod sąd. Mamy też prawo, które jest wpisane w serca tych osób, którzy szukają i którzy z Bogiem chcą żyć. I oni są znalezieni finalnie jako grupa tych sprawiedliwych, mimo że nie poznali. I mamy na końcu właśnie też człowieka, który nie ucieknie przed sądem, nie uniknie go w żaden sposób. Przeczytajmy sobie kolejne wersety od 17. Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo i uważasz się za przewodnika ślepych i światłość tych, którzy są w ciemności, wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz. Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz. Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa. Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Zobaczcie, Paweł pokazuje grupę ludzi, która Boga powinna znać, która Boga powinna reprezentować. Nawiązuje do Żydów, do kościoła złożonego z Judejczyków, byśmy powiedzieli, z tych, którzy mieli poznanie Boga, którzy mieli Stary Testament, mieli sporą część naszej Biblii i oni mieli nieść światło ludziom. Oni są tymi, którzy się Bogiem chlubią. To jest Kościół Boży, byśmy powiedzieli dzisiaj. To jest Kościół Boży, który ma nieść światło, bo światło innym. A więc biorą tą Biblię i zanoszą ją innym ludziom. Rozważają z nimi Pismo Święte. Zastanawiają się nad pewnymi rzeczami. Paweł mówi, że oni znają wolę, rozpoznają to, co lepsze. I nagle zmienia pewną narrację, ponieważ zaczyna ich wywyższać i mówić, no przecież wy jesteście nauczycielami. Wy macie prowadzić do tego światła Bożego. Wy macie ukazać charakter Boży. Macie być przewodnikami, wychowawcą tych, którzy nie rozumieją, którzy nie poznali Boga, czyli tych pogan. I teraz dochodzi znowu do tego momentu, od którego zaczynał, od tego motywu. I mówi, że ty, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz, ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz, ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Co Paweł próbuje nam pokazać? Że Kościół Boży, który powinien być tym, który niesie światło, jest tym tak naprawdę, który mówi, że to trzeba robić, ale tego nie robi?
Zobaczcie, że w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, mamy poważny problem, ponieważ ci, którzy poznali Ewangelię, nagle się okazuje, że ich życie nie współgra z Ewangelią. Że ich życie nie pokazuje tego, że zostali zbawieni, uratowani i odnowieni do życia w Chrystusie, a więc do bycia jak Chrystus. Oni są w sumie jak poganie. A nawet gorzej niż poganie, ponieważ przecież oni mają zrozumienie, oni powinni rozumieć, oni powinni wiedzieć, ale oni nie wiedzą, oni nie rozumieją. I mówisz, że się chlubisz, prawda? Chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Zobaczcie, że my jako chrześcijanie, odnosząc do nas, bo możemy mówić o Żydach, możemy mówić o innych, możemy mówić o Hebrajczykach, Judejczykach, możemy mówić o ludzie Bożym Starego Testamentu, jakkolwiek ich nazwiemy, jacy to oni byli, ponieważ oni nie uwierzyli i oni nie byli Bogu wierni. Ale zastanówmy się nad nami samymi. Czy my przez prawo Boże jesteśmy potępiani? Czy my pokazujemy światu jako chrześcijanie, że w sumie to prawo Boże jest takim opcjonalnym elementem, że ty możesz sobie zachowywać pewne elementy, ale pewnych elementów nie musisz, bo to w sumie i tak nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy zbawieni w Chrystusie? Jeżeli tak, to musimy wyrwać ten rozdział i wyrzucić go, ponieważ Paweł kontynuuje. Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Wow. Jak dotychczas nie było gorąco, znaczy może dla nas nie jest gorąco, ale myślę, że jeżeli oni czytali ten list w Rzymie, to niektórym się robiło tutaj ciepło za kołnierze. Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Niesamowite. Zobaczcie, że lud Boży, ci, którzy mają poznanie, są powodem dla tego, aby ludzie, którzy Boga nie znają, pozostali w tym stanie. Ponieważ jaka jest różnica? Dlaczego ma być chrześcijaninem, skoro on robi to samo, co ja? I ja mam być potępiony, a on ma być uratowany? Jak to ma być? Poganie tego nie rozumieli wtedy. Ludzie wierzący tego wtedy nie rozumieli. I zobaczcie, że taki sam mamy problem dzisiaj. Często mówimy, są grupy chrześcijan, ewangelizacje wielkie i mówią, no przyjmij Chrystusa. I niektórzy przyjmują Chrystusa. Ale nagle się okazuje, że jeżeli sobie spojrzymy na drugi rozdział, to ci ludzie nagle mówią, ale tak, ale ty możesz dalej być nieposłuszny matce, możesz cudzołożyć, możesz robić w sumie co chcesz, bo i tak przecież jesteś już zbawiony. A Paweł uczy nas, że jeżeli nasza chęć, wewnętrzna chęć w naszym sercu nie będzie połączona z zmianą w naszym życiu przez działanie Ducha Świętego i przez to, że Jezus udziela nam swojego charakteru i pomaga nam przezwyciężać te trudności, które mamy, różne rzeczy, których się nauczyliśmy, pragnienia, które mamy, tak jak ci poganie, to wtedy to wszystko nie ma sensu. I mówi kolejne słowa, które zwracają się w kierunku naszego problemu z obrzezaniem w liście do Rzymian. Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Jeśli więc obrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, nie przekraczasz prawa? Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Ostatni segment nawiązuje nam do poważnego problemu, który jest związany z obrzezaniem. W Starym Testamencie lud Boży dostał, dokładnie Abraham, dostał nakaz, aby obrzezać każdego mężczyznę, który urodzi się w jego domu. Dlatego później wszyscy, właśnie Judejczycy, Hebrajczycy, czy Żydzi byli obrzezani, aby to było takie świadectwo nawiązujące do zawarcia takiej umowy przymierza z Panem Bogiem, aby pokazywać, że oni są Jego. I faktycznie zdawało to w pewnym sensie swoją rolę, ale nie do końca. Ponieważ
Paweł zauważył pewien problem. Kiedy czytamy ten 25 werset, Paweł mówi, że nie ma tego pożytku z obrzezania, ponieważ ono jest skuteczne, kiedy wypełniasz prawo. Ale kiedy nie wypełniasz prawa, kiedy je tak naprawdę przekraczasz, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Logicznie podchodząc do całej sytuacji, wiemy, że obrzezanie jest pewnym odcięciem kawałka skóry na narządach rozrodczych mężczyzny i tego się nie da wrócić. To jest jeden raz w życiu i koniec. Ale Paweł pokazuje na tym obrazie, że dla Pana Boga nie jest ważne, czy ty to masz, bo możesz to mieć, ale jeżeli będziesz żył w odłączeniu od Boga, będziesz żył jak ci poganie, jak mówił w pierwszym rozdziale, okazuje się, że to obrzezanie nie ma najmniejszego sensu. Dalej mówi, że jeżeli nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie? Zobaczcie, że tak naprawdę dla Pana Boga ważne jest to, co się dzieje w naszym sercu i jak nasz charakter się zmienia na Jego obraz. Ale nie zwykła jakaś zewnętrzna taka, wiecie, że się ubierzemy w jakiś sposób, że będziemy właśnie obrzezani, albo że ktoś będzie może miał taki, a nie inny strój, jak w niektórych wyznaniach jest, że pewien strój jest utożsamiany z religijnością, a inny strój nie. Tu mamy pokazane, że to nie ma znaczenia, ponieważ ważne jest, czy człowiek żyje i naśladuje Chrystusa. Dalej czytamy, że ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo, osądzi ciebie, który mając literę i obrzezanie, przekracza prawo. Zobaczcie, że ludzie, którzy są Bogu wierni, którzy szukają Go i tych, którzy są z natury nieobrzezani, ma na myśli pogan, ponieważ to poganie są nieobrzezani, a starotestamentowy Kościół Boży, ci, którzy powinni nieść prawdę Bożą, ci, którzy powinni mówić ludziom o tym, że jest prawo Boże, które jest w pewien sposób transkryptem Jego charakteru, że Jezus jak był, wypełnił wszystkie przykazania, żył według tych przykazań, że przez to pokazał również charakter Boży. Oni powinni tak naprawdę mówić ludziom o tym życiu i oni mówią, ale jeżeli nie robią, nagle wszystko się zaczyna odwracać. Nagle poganie mówią, no ale jak? No to nie ma problemu, to ja też mogę tak żyć. Co za różnica? I tu pokazuje pogan tych, którzy nie byli wybrani przez Boga, jako tych, którzy chcą według serca Bożego postępować i oni nagle są tymi, którzy sądzą osoby, które powinny znać lepiej, które powinny wiedzieć lepiej, które powinny znać lepiej Boga. I kończymy fragmentami: nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie jest obrzezaniem to, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Żyd tutaj jest utożsamiany z ludem Bożym. Z tymi, którzy poznali, z tymi, którzy wiedzieli, tak jak Żyd, który naucza. Dlaczego? Ponieważ ma Biblię, ma Stary Testament w tamtym czasie. Ale zobaczcie, że on powinien żyć z Bogiem. Gdyby Żydzi w tamtych czasach żyli z Bogiem, oni przyjęliby Chrystusa. Zobaczcie, że Chrystus, kiedy przyszedł, on właśnie zwracał uwagę na te same rzeczy. Mówił, wy jesteście jak groby pobielane. Dlaczego? No grób pobielany z zewnątrz wygląda pięknie, ale w środku jest zgnilizna. Tu mamy ten sam obraz. Mamy obraz, który mówi, który nawiązuje do właśnie tej spuścizny starotestamentowej. W tym fragmencie on się odnosi do osób, które znały Boga i mówi, że tak naprawdę to każdy, kto uwierzy, jest w ludzie Bożym, jest tym Żydem, bo to jest utożsamiane z ludem Bożym. I mówi, że oni są tymi, którzy są obrzezani na sercu, którzy szukają Boga, których największym pragnieniem jest to, aby znaleźć Boga, poznać Jego wolę, przyjąć Jego sprawiedliwość i być zbawionym.
aby to rozdzielenie, które spowodował grzech, zostało naprawione, aby każdy, kto uwierzy, mógł być zbawiony, aby nikt nie zginął. A więc podsumujmy sobie. Zobaczcie, że w pierwszym rozdziale mamy Kościół powołany do apostolstwa, do mówienia o Chrystusie. Mamy Pawła i doświadczenia jako to, co powinno wzmacniać Kościół. Mamy pogan, którzy niestety źle zrozumieli pewne rzeczy i odeszli w stronę grzechu. W drugim rozdziale na początku mamy Kościół Boży, w którym niektórzy ludzie również dochodzą do wniosku, że mogą żyć jak im się podoba, albo tak jak poganie, którzy odeszli, i mówić, że oni przecież należą do Boga, to oni są zbawieni i nic ich nie może oddzielić od tej miłości Bożej. Paweł mówi, że to nie jest prawda, ponieważ jeżeli żyjesz w grzechu, jesteś gorszy i tak naprawdę przedstawia nam pogan jako tych, którzy nawet według sumienia w tej grupie, tych, którzy odeszli, podążali za Bogiem i że w tej grupie ludzi też jest pewna grupa, która będzie zbawiona, ponieważ ich sumienie kierowało ich do tego, aby wybierać lepsze rzeczy, te zgodne z wolą Bożą, a nie te, które grzech wzmacnia w naszej naturze. I później mówi o roli ludu Bożego, tych, którzy poznali Pismo Święte, żeby oni nieśli i nie żyli w sprzeczności z tym, co mówią. A na samym końcu mówi nam, że nieważne jest, w co się ubierzesz, na jaką spuściznę się powołujesz, czy miałeś w rodzinie literalnie Żyda, czy może pochodzisz z żydowskiej rodziny, czy byłeś obrzezany, czy nie jesteś obrzezany, to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli w sercu nie rozpocznie się ten proces, który cię będzie przybliżał do Boga, to żaden zewnętrzny aspekt mówiący o tym, że do Niego należysz, nic w tobie nie zmieni. Nic nie zmieni z perspektywy zbawienia, ponieważ finalnie będziesz znaleziony jako ten, który się od Boga oddala i którego charakter go zaczyna potępiać. Paweł będzie tą myśl rozwijał w kolejnych rozdziałach, mówiąc o perspektywie zbawienia. Jaka jest ta relacja życia chrześcijanina do zbawienia, które mamy w Chrystusie? Aby ludzie nie doszli do pewnego wniosku, że teraz my będziemy robić coś i otrzymamy zbawienie. Ponieważ nie możemy nic zrobić, aby zbawienie otrzymać, możemy podążać za Chrystusem wskutek przyjęcia zbawienia. I to przyjęcie zbawienia sprawi, że nasza wdzięczność za to, co wydarzyło się na Golgocie, będzie tak wielka, że my będziemy chcieli, aby grzech został z naszego życia usunięty przez Pana Boga. Aby to On to uczynił, nie ja, nie moja jakaś silna wola, ale żeby właśnie Duch Święty zadziałał i zrobił to, czego ja nie jestem w stanie zrobić, ponieważ nikt z nas grzechu nie jest w stanie pokonać. Ale Jezus może dać nam do tego siłę. On przyszedł tutaj, umarł za nasze grzechy, odkupił nas, dał nam możliwość, żebyśmy wybrali Go. Ale to nie jest wszystko, ponieważ kiedy wstąpił do nieba, to przysłał tutaj Ducha Świętego, aby On pomógł każdemu z nas. Aby nas wprowadził w prawdę, aby nam pomógł w walce z grzechem, aby uszlachetnił nasz charakter, żebyśmy nie musieli wracać do starego życia, aby problem, który jest opisany w tym drugim rozdziale, nie musiał być naszym problemem. Abyśmy jako chrześcijanie nie patrzyli na to, co zewnętrzne również. Aby nie krzyżyk, jakieś ornamenty, zewnętrzność definiowały naszą wiarę, ale aby nasze serce, które należy do Boga, było tym, co będzie naszym takim świadectwem i życie, które będzie życiem jak życie Pana Jezusa. Zachęcam was, abyście razem z nami byli dalej, kiedy będziemy spoglądali na trzeci rozdział, w którym zagłębimy się jeszcze bardziej w te kwestie związane z Ewangelią, z jej relacją dla ludzi wierzących i dla ludzi, którzy są poza Kościołem, aby cały czas towarzyszył nam ten werset, w którym Paweł zwraca szczególną uwagę, że nikt z nas nie powinien się wstydzić Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ponieważ ona jest właśnie tą mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto uwierzy,
Najpierw Żyda, potem Greka. Ona jest dla wszystkich, aby zmieniła życie każdego z nas i abyśmy wszyscy mogli stanąć kiedyś przed Bogiem bez obawy i bez strachu, ponieważ będziemy Jego.